Cześć, witam wszystkich serdecznie w drugiej części transportu gabaretu, czyli tak zwanego, potocznie zwanego przez Mecko kabaretonu z Pragi do Krakowa. No, w pierwszej części, tak jak widzieliście, dojechaliśmy tutaj do bramek. Pokażę może mapę. O, jesteśmy no, w połowie praktycznie. Także teraz będziemy sobie lecieć cały czas autostradką do samego Krakowa. A czwóreczką i zdajemy kabareton w Krakowie. Także do dzieła, siadamy do ciężarówki, zapalamy ją. O, coś tam nam się świeci, powietrze. No dobra, zaraz się to naładuje. Już tu kurde spadały mi tu gadki przy tych cholerobronkach. Puścisz mnie, panie? Nie. Ty? Też nie. Ty? Ty już musisz. Nie masz wyjścia. Także lecimy dalej. Kurde, coś tu mi tu. Klatki, znaczy no, klatki spadły. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, ale się dowiem. Kiedyś. Walczę z tym, żeby podnosić te klatki i zamontowałem ten dysk SSD. Tak jak mi doradził kolega Rasta Mafii, którego pozdrawiam. Tutaj o. I no troszkę to dało, no ale jednak jak włączam to nagrywanie, no to momentami właśnie tak jak teraz. Do tych 25 klatek spadnie i dzieje się to, co się dzieje. Walczę z tym. Jeśli ktoś z was może ma jakiś pomysł, jak mogę kurde zwiększyć klatki, może jakiś program, o, może jakiś program, może coś, kurde, napiszcie w komentarzu. Naprawdę bardzo, bardzo pomożecie mi tym. No bo tak jak no niektórzy wiedzą, nie znam się dobrze na komputerach. No i takie są tego skutki. Takie są skutki bicia wódki. Ale wódki nie piję. W ogóle nie piję, nawet piwa. Nie lubię. Banki się nawet dziwią niektórzy. Co, Polak nie pije? Nawet piwa nie? Mówię, nie. Abstynent. Ja abstynentem kierowca. Zbumbowca. Kurde, no czego tak? Brzydko chodzi. Ale powiem wam szczerze, że to jest tak właśnie, zależy od gdzie jestem. Na jednej części mapy jest ładnie, fajnie idzie, a momentami po prostu krzaczy i te klatki spadają. Co z tym robić po prostu. Ale zostało 160 km, także dojedziemy to.
praca, roboty drogowe, już reperuję, już reperuję. No cóż, te, oj, nie wiem, co jest w blisku. Cóż, te 30 ton już na tym Volvo. Sprzętu, no bo jeśli chodzi o mój sprzęt, to procesor mam i7, giga mam 12 giga RAM-ów, mam kartę GeForce GTX 960 2 giga, także myślę, że to jest na taką wystarczające sprzętowanie, żeby to jakoś w miarę, no, no ale za bramkami już jest. Że razy jest masę przeróżnych głupich pytań, które w ogóle nie mają jakiegokolwiek znaczenia w jeździe i nie mają nawet nic wspólnego z jazdą, z autem. Słyszałem, że nawet są pytanie, jakiego rozmiaru jest tablica rejestracyjna, przecież co to ma w ogóle wspólnego z bezpieczeństwem, z jazdą, z czymkolwiek, bo zaraz prawie nie brało jazdy. Słyszeliście też różne jakieś dziwne pytania, też napiszcie w komentarzu, fajnie by było usłyszeć. Jeśli ktoś teraz zdaje właśnie, jakie teraz są, jak to teraz wygląda. No, czyli tutaj, tak jak mówię, tu nawet na egzamin w Anglii możesz przyjechać swoim autem już, nie musisz być tych dwóch pedałów, dwóch tych pedałów nie musi być tam w nogach, nie musi u instruktora. Tak samo na przykład jeśli uczy się ktoś to prawo jazdy, to uczyć go może osoba, która ma bodajże 4 lata, 4 lub 2, to nie jestem właśnie pewien, musiałbym się sprawdzić, nie przygotowałem się właściwie do tego, tak mi tu teraz o tym pomyślałem, ale albo 4, albo 2 lata wystarczy, żeby ktoś miał prawo jazdy, żeby po prostu móc uczyć inną osobę jeździć, tak? Wtedy tylko przykleja się na szybę taką naklejkę L, tak jak u nas jest LK nauka jazdy, no to tutaj jest taka LK czerwona naklejka na czerwone L na białym tle. No i tak to wygląda. Także fajnie jest, no i tak jak mówię, no nie chodzi tutaj o to, żebyś nauczył się bezsensownych pytań na pamięć, tylko o to, żebyś naprawdę wyjechał na ulicę i po prostu pokazał, że dasz sobie radę na ulicy, że dasz sobie radę jeździć. Tak samo jest takie coś jak prawo jazdy provisional. To jest takie coś, kiedy idziesz sobie po prostu na pocztę, wysyłasz kwit, wypełniasz tam kwit taki, swoje dane i tak dalej, adres. No i tam po 2 miesiącach przychodzi ci prawo jazdy provisional.
takim prawo jazdy możesz się posługiwać wtedy, kiedy siedzi obok ciebie również właśnie osoba, która ma prawo jazdy właśnie, nie wiem, czy 2 lata, czy 4, no to wam niestety nie powiem, ale no, chodzi po prostu o fakt, tak, że no, żeby jeździć, to tak naprawdę no, nawet nie trzeba zdawać tego prawa jazdy, żeby się uczyć i tak dalej, bo robi się ten prowizjonal i można sobie po prostu jeździć śmiało z kimś obok. Pasażerca nawet na początek nauczyć się, czy no nie wyjedź mi do betu. Fajnie, że takie coś jest. Nie wiem, czy to kurde, myślę, że dobrze, no nie wiem, wypadków tutaj w Anglii tak nie ma jakoś, że jeżdżą jak wariaty, no wiadomo, tu ja mieszkam w Londynie, tu są straszne korki wszędzie, także z tego co ja zauważyłem, to tu jest taka zasada, oby na zielonym, oby przejechać po prostu przez skrzyżowanie, a jakiś tam stłuczek, czy żeby trąbili na siebie, jak to gdzieś tam w niektórych tych bywa, to no nie ma czegoś takiego, no jakoś sobie, to może naprawdę, jakoś sobie kierowcy radzą. Jest tam, jak je puściłeś? Jeszcze wszystko. No i jeszcze. Kurzą teraz nie zahaczy. Było wycerklowane normalnie. No ale tutaj to krzaż już. Musimy dalej. Nie no, troszkę FPS-y spadły. O, żółczek puści na żółczku. Musimy tu Volvo przykatować troszeczkę. Stało 42 km. Plus zaparkowanie, no i przez miasto jeszcze z tego kroku przejechać, to też nie będzie takie łatwe. Prezes jedzie, Poczta Polska. Prezes. Stój, gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz, dziadu? Będziemy skręcać sobie na Kraków. I powoli będziemy kończyć. Zostało 19 km. No, tu będzie już wesoło. Jakąkolwiek.
Tak. O, nie wiem, czy tam się od razu... Tam się trzeba od razu tyłem pakować. Ja się tam muszę pomóc kamerą. O, jeszcze tam. Z kamerą zero, z tego względu, że no nie dam rady się tego. Może nie to, że nie dam rady, ale chyba to po prostu tu wiele dłużej. No gdzie? Co za dziąć? Kurna, wiedziałem, to nie będę patrzył, to tak się to skończy. Także dojechaliśmy. Screenshoty. Słuchaj, ma trasę nie przyjmie. Spęcz. Oddajemy na czapkę. 542 km. Z 3% uszkodzeń? Nie. Nie, po prostu nie. Także dzięki wszystkim, którzy oglądali. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No będę, może postaram się robić może więcej materiałów. I do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.